W epoce antycznej podróże religijne bardzo ściśle łączyły się z podróżami leczniczymi. Poprzednio wspominałam o chorych udających się po uzdrowienie do świątyń bogów, zwłaszcza Asklepiosa w Epidauros. W czasach Imperium Rzymskiego wciąż propagowano jego kult oraz jego rzymskiego odpowiednika, czyli Eskulapa. Za jednego z potomków Asklepiosa uważał się m.in. Hipokrates, żyjący w V i IV wieku przed naszą erą grecki lekarz, zwany ojcem medycyny, który dziś kojarzy nam się zapewne z przysięgą Hipokratesa obowiązującą wszystkich medyków. Działał on na wyspie Kos. Po porady lecznicze w czasach antycznych, choć mowa oczywiście o różnych okresach, udawano się również do Pergamonu, gdzie praktykował Galen w II wieku, ale już naszej ery. Nader chętnie odwiedzano także miejsca z gorącymi źródłami. Rzymianom właściwie wystarczyło wyruszyć nad Zatokę Neapolitańską, gdzie znajdowało się wiele uzdrowisk. Ale właściwie całe imperium usiane było miejscami z wodami mineralnymi. W północnej Italii popularną miejscowością było Aquae Statiele, dziś zwane Aquae Terme. Rzymianie jeździli również do Aquae Calide, co znaczy po prostu gorące wody. Dziś jest to znane paniom głównie ze względu na kosmetyki, panom raczej się kojarzy z II wojną światową, francuskie miasto Vichy. Innym miejscem z gorącymi źródłami rzymskiego imperium, ale dziś również leżącym na terenie Francji, było Aquae Sextie, czyli dzisiejsza Aix-en-Provence. Na Wyspach Brytyjskich z kolei mieściło się Aquae Sulis, miejsce nazwane tak na cześć celtyckiej bogini Sulis, w której Rzymianie dostrzegali odpowiednik Minerwy, a dziś jest to miejscowość Bath. Także tereny niemieckojęzyczne były usiane gorącymi źródłami, do których udawali się Rzymianie. Aquae Matiace to niemieckie Wiesbaden, Aquae Granni to Aquisgram, Aquae Cetie, zwane też Terme Pannonice, to austriackie Baden, szwajcarskie Baden z kolei to Aquae Helvetice, czyli wody helweckie. Tych wód co prawda Hipokrates nie zalecał odwiedzać, ale w późniejszym okresie, na przykład w czasach praktyki lekarskiej Galena, częściej korzystano z tych źródeł do leczenia różnych dolegliwości. A nawet jeśli nie z przyczyn zdrowotnych, to przyjeżdżano tu w celach rekreacyjnych. Można było tu skorzystać z bibliotek, ogrodów, czy po prostu dyskutować z innymi przybyłymi. Nie wymieniłam oczywiście wszystkich miejsc antycznych z gorącymi źródłami, ale już przytoczone przykłady pokazują nam, że było ich całkiem sporo. Wiele z tych miejsc przetrwało zawieruchy historii, co prawda z przerwami wynikającymi m.in. z kwestii moralnych, chociażby obaw przed zbytnią nagością w epoce średniowiecza. Sporo z tych miejsc też do dziś jest ośrodkami leczniczymi. Znane wszystkim jest obecnie belgijskie miasto Spa dzięki swej nazwie, dzięki której od razu mamy skojarzenie z dbałością o ciało. Warto zauważyć, że łacińskie określenie Spa to sanus per aquam, czyli zdrowy przez wodę, dzisiaj powiedzielibyśmy dzięki wodzie, albo sanitas per aquam, czyli zdrowie przez wodę. Zresztą po angielsku spa town oznacza po prostu uzdrowisko. I to wspomniane miasto belgijskie Spa uzyskało status uzdrowiska już w XIV wieku. W uzdrowiskach najczęściej wykorzystywano wodę w dwojaki sposób. Pito wodę mineralną oraz zażywano kąpieli w ciepłej wodzie. W Europie Zachodniej pierwsze prace medyczne nad wodami leczniczymi pojawiły się we Włoszech pod koniec XIV wieku. W Niemczech w XV wieku, a w XVI wieku we Francji, w Szwajcarii, w Anglii, ale także w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1578 roku nadworny lekarz Stefana Batorego, Wojciech Oczko, wydał dzieło o niezbyt wyszukanym tytule Cieplice, w którym opisał działanie wód mineralnych i leczniczych występujących na terenach Rzeczypospolitej oraz opisał metody leczenia tymi wodami.
Cieplice, dziś uzdrowiskowa część Jeleniej Góry, znane są ze swych ciepłych wód od średniowiecza. To właśnie te ciepłe wody dały nazwy miejscowości, bo cieplicami po staropolsku nazywano po prostu wody termalne. W epoce nowożytnej także inne miejscowości doczekały się opracowań. W 1617 roku Erasm Syksta napisał pracę o ciepłych wodach w szkle leżącym około 40 km od Lwowa. W XVI i XVII wieku wody siarczkowe szkła cieszyły się dużą renomą jako środek leczniczy, zwłaszcza chorób skórnych. Na kurację przybywali tu zarówno monarchowie, jak Jan III Sobieski czy Władysław IV Waza, ale leczenie było dostępne dla wszystkich, choć oczywiście niewielu było stać na samą podróż. Niestety w kolejnych stuleciach szkło jako uzdrowisko podupadło. Z kolei o zaletach wód w innych miejscowościach, w Drużbaku i Łąckowej położonych na Spiszu, pisał w 1635 roku Jan Innocenty Petrycy. Wyjazdy wodolecznicze w epoce nowożytnej były powodowane rozmaitymi chorobami, chociażby dną moczanową, która niegdyś zwała się podagrą, na którą cierpieli głównie przedstawiciele wyższych warstw społecznych, przede wszystkim z powodu zbyt obfitego spożywania i mowa tu zarówno o jedzeniu, jak i o trunkach, ale też powodowane były chorobami dermatologicznymi, reumatologicznymi oraz wenerycznymi. Z terenów Rzeczypospolitej najczęściej wyjeżdżano do cieplic, choć nie tylko i nie tylko Polacy oczywiście tam gościli. W ogóle wodolecznictwo propagowała żona Jana III Sobieskiego, Marysieńka, która jak na patriotkę przystało, sprowadzała duże ilości wody mineralnej z francuskiego Vichy. I mimo niezbyt dogodnych możliwości podróżowania, od XVII wieku wzrastała liczba Polaków i Litwinów udających się do, jak mawiano, do wód zagranicznych. Czasem Polacy i Litwini praktykowali wyjazdy do cieplic przy okazji podróży edukacyjnej po Europie. Wychodzono z założenia, że skoro i tak już udawano się w podróż, to traktowano miejsca ze źródłami trochę jak dodatkową atrakcję, a niekoniecznie potrzebą zdrowotną. Lubowano się w Karlsbad, czyli dziś Karlowych Warach, bywano także w austriackim Baden, gdzie dolegliwości pozbywał się chociażby Władysław IV Waza. W XVIII wieku uzdrowiska coraz częściej przekształcały się w kurorty, gdzie jeżdżono nie tylko w celach leczniczych, lecz także, aby wypocząć albo po prostu się rozerwać. Funkcję swego rodzaju atrakcji turystycznej wśród polsko-litewskiej magnaterii zaczęło wówczas pełnić wspomniane już angielskie Bath. Uzdrowiska przyciągały głównie w okresie wiosenno-letnim. Zimą były raczej zarezerwowane dla lokalnej społeczności. Przede wszystkim pogoda miała tu duży wpływ na dotarcie do regionów uzdrowiskowych. Czekano więc na odpowiednie warunki atmosferyczne. We Francji te najczęściej zaczynały się od końca marca i trwały do połowy kwietnia. Paryżanie i tak potrzebowali kilku dni na dotarcie do swoich ulubionych uzdrowisk w regionie Pireneów. I mimo, że kilka uzdrowisk było położonych bliżej Paryża, to oni niezmiennie wybierali Vichy, nawet jeżeli podróż trwała kilka dni. Około 8. Z miast północnych, jak chociażby z Lille, wybierano się do miast alpejskich lub tych położonych w Wogezach, co jednak też zajmowało kilka dni. I z powodu tych długich tras Francuzi wybierali się w podróże lecznicze na nie mniej niż 3 tygodnie. I tak jak u nas, do uzdrowisk przybywali głównie przedstawiciele dworu, szlachta, a o ich pobytach w Vichy chociażby donosiły tamtejsze gazety. W maju 1676 roku chociażby przybył dwór francuski, bo to dla lokalnej społeczności stanowiło oczywiście niemałą atrakcję. Trudne jest określenie liczby odwiedzających uzdrowiska, jednak podkreśla się, że we Francji mogło to być około 1000 osób w jednym bardziej znanym uzdrowisku każdego lata.
W jednym roku zaś było to około od 6 do 9 tysięcy przedstawicieli francuskich elit. Nie było jednak tak oczywiście, że dostęp do uzdrowisk był przeznaczony tylko dla nich. Burżuazja, kupcy, prawnicy, mnisi czy mniszki podwyższali te statystyki. W samym Vichy w 1752 roku prawie 2 tysiące osób niezamożnych przyjechało tylko w czerwcu i w lipcu. Osoby, które były w stanie udowodnić swój niski status materialny, a jednocześnie potrzebę medyczną, odpowiednim zaświadczeniem od władz swojej miejscowości czy swojego regionu, otrzymywały skromną sumę na opłacenie podróży do uzdrowiska. Z innych zasobów, głównie z działalności charytatywnej, korzystali żołnierze, weterani, ale też przedstawiciele władz kościelnych czy członkowie zakonów. Niezamożni wybierali największe spa w danym regionie. Najczęściej były to Vichy, Luxeuil, Aix-les-Bains czy Bagnères de Bigorre. Dla tych podróżujących oczywiście ważniejsze były powody medyczne, aniżeli towarzyskie czy rekreacyjne. Podobnie jak w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, we francuskich uzdrowiskach leczono reumatyzm, choroby skórne, zaburzenia pracy wątroby, artretyzm, astmę, paraliż i bezpłodność. Ponadto wody leczyły niestrawności czy bóle głowy. Zresztą w zasadzie pomagała często sama zmiana klimatu, ponieważ osoby mieszkające w miastach pozbawione były zwłaszcza latem świeżego powietrza, a arystokracja z kolei, która wiodła życie na spokojnej prowincji, miała dosyć izolacji i na wiosnę szukała rozrywek, stąd tak chętne udawanie się do uzdrowisk. Wspomniałam o popularności wśród magnaterii z Rzeczypospolitej Obojga Narodów angielskiego Bath w XVIII wieku. Także ta miejscowość gościła koronowane głowy. W 1702 roku przybyła do Bath królowa Anna Stuart. Krótko potem Richard Nash, który był uznawany za arbitra dobrego smaku, elegancji, manier, razem z finansistą Ralphem Allenem i architektem Johnem Woodem zmodernizowali to uzdrowisko właściwie w towarzyską stolicę Anglii, moglibyśmy powiedzieć. Lecznicze podróże do Bath obejmowały już chęć pokazania się, tańce, koncerty, grę w karty czy po prostu spacery, bo życie towarzyskie całej Anglii kwitło właśnie w tym mieście. I to był właściwie model, który rozlał się na całą Europę i który był praktykowany w kolejnych latach w różnych europejskich uzdrowiskach. W XIX wieku oczywiście powstawały nowe uzdrowiska. Stare były przebudowywane, przede wszystkim powiększane. Europejskie uzdrowiska miały w swojej ofercie podobne zabiegi, ale też zawsze starano mieć coś w zanadrzu własnego, coś regionalnego, by skusić cierpiących na konkretne dolegliwości do właśnie tego, a nie innego kurortu. Kontynuując tradycję, w uzdrowiskach zapewniano wiele innych atrakcji, coraz bardziej wymyślnych, już nie tylko gry hazardowe, ale także wyścigi konne, jazdę konną, wędkowanie, polowanie, tenis, jazdę na łyżwach, golf czy przedstawienia teatralne. A biorąc pod uwagę rozwój kolei w XIX wieku, dojazd do uzdrowisk stał się o wiele bardziej dostępny, choć oczywiście w zależności od regionu Europy, co też wpływało na rozwój konkretnych uzdrowisk. Nie sposób nie wspomnieć też o dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza w kontekście odrodzonej Rzeczypospolitej. Miejscowości takie jak Ciechocinek, Inowrocław, Nałęczów, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój czy Busko-Zdrój to miejscowości, które otrzymały status uzdrowiska już w latach 20. XX wieku, więc bardzo szybko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Osoby i dziś udające się w podróż do tych lub innych miejscowości uzdrowiskowych kontynuują więc długą tradycję przyczyn, dla których owe wyprawy się podejmuje. Często osoby udają się do tych miejscowości w celach wyłącznie leczniczych, ale część osób w celach typowo rekreacyjnych czy wręcz towarzyskich. Moglibyśmy podsumować, że podróże lecznicze są od wieków receptą na ukojenie zarówno ciała, jak i duszy.